Szymkent leży na południu Kazachstanu, w pobliżu granicy z Uzbekistanem. Liczy ponad 1 000 000 mieszkańców. Początek miastu dał założony w XII wieku karawanseraj, którego zadaniem była ochrona jedwabnego szlaku. W okolicy występowały złoża rud ołowiu. 75% pocisków i naboi wystrzelonych przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej pochodziło właśnie stąd. Na wzgórzu nad miastem stoi pomnik Bajdi Beka, wojownika, który na przełomie XIV i XV wieku doprowadził do zjednoczenia koczowniczych plemion kazachskich. Park dendrologiczny otwarty w 1979 roku. Na terenie parku rośnie ponad 600 gatunków roślin. W parku chętnie fotografują się nowożeńcy. Drzewa posadzone przez polityków lub artystów. To drzewo posadził prezydent Nazarbajew. Jeden z licznych bazarów w mieście. Na jednym z głównych placów miasta Ordabasy Square wznosi się 24-metrowy granitowy obelisk z postacią symbolizującą matkę Kazachstanu. Park Niepodległości otwarty w 2011 roku z okazji 20-lecia niepodległości Kazachstanu. Jeden z najstarszych meczetów w Szymkencie. Galeria Handlowa Szymkent Plaza. Deptak w Szymkencie. Ruch na deptaku zaczyna się późnym wieczorem, gdy temperatura jest nieco niższa.